przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie złożenia skargi do Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie Sołectwo Bogusław. Burmistrz Jarocina Stanisław Markuzarski wielokrotnie prezentował negatywne stanowisko wobec zakwestionowanej uchwały. Fakt ich unieważnienia przez wojewodę triumfalnie także ogłosił podczas jednej z sesji Rady Miejskiej. Radni ziemi jarocińskiej chcieli też, aby to Rada Miejska mogła wskazać prawnika, któremu mogłaby udzielić pełnomocnictwa do przygotowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienia wojewody. Niestety radca prawny burmistrza Jarocina wyraziła opinię, że zgodnie z prawem reprezentować gminę może także przed sądem, jedynie burmistrz. Oczywiście istnieją postanowienia sądu, w tym NSA, w których uznano prawo przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania uchwał Rady skarżącej decyzje organów do sądu w przypadkach szczególnych, na przykład konfliktu interesu organu wykonawczego, czyli wójta, burmistrza, a Rady Miejskiej, czy Rady Gminy. Taka sytuacja istnieje, zdaniem radnych ziemi jarocińskiej, w tej sprawie, w przypadku burmistrza Jarocina, który, co jest dla nas oczywiste, był przeciwny podjęciu uchwał o utworzeniu sołectwa. Ja nie będę czytał całego sześciostronicowego uzasadnienia. Uzasadnienia, które, jak zaznaczył radny Rajmund Banaszyński, zostało przygotowane przez radnych ziemi jarocińskiej wspólnie z prawnikami. Jest to chyba precedens w historii jarocińskiego samorządu, gdzie w przypadku skargi odmawia się napisania przez radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Jarocinie napisania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tym bardziej, że przypomnę, to radca prawny pana burmistrza wydał pierwszą opinię prawną, na podstawie której podjęliśmy dalsze działania. To ten radca prawny, który odmówił napisania skargi, kilka miesięcy temu napisał, że możliwość utworzenia sołectw na terenie miasta jest działaniem zgodnym z prawem. Ja mam propozycję i proszę o rozważenie takiej decyzji, która będzie zmierzała do tego, aby tych decyzji wojewody nie zaskarżać. Tłumaczę dlaczego. Fakt zaskarżenia decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skutkował będzie tym, że prawdopodobnie do końca kadencji tego samorządu decyzja w sprawie jarocińskich sołectw nie zapadnie. A dlaczego? Nie zapadnie dlatego, że zgodnie z prawem decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I podejrzewam, że bez względu na to, jaką decyzję podejmie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, strona niezadowolona z jego decyzji będzie ją zaskarżać do Sądu Wyższej Instancji. Znając terminy pracy Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, podejrzewam, że tak jak wspominam, do końca przyszłego roku decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego nie poznamy. Dlatego uważam, że zaskarżanie tej decyzji na tym etapie nie ma najmniejszego sensu. Próbuję tylko apelować do rozsądku wszystkich radnych, żeby, powiedzmy, zająć się rzeczami, które bardziej są potrzebne i konieczne w naszej gminie. I uważam, jeżeli rzeczywiście Wam chodzi o to, żeby w jakiś sposób wyposażyć jednostki pomocnicze gminy w środki, powiedzmy, o które tutaj poprzez fundusz OSP chcieliście zabiegać. No uważam, że lepiej byłoby może tutaj siły i energię włożyć w tym kierunku, posłuchać jak to i popatrzeć jak robią inne gminy i za przykładem chociażby Łodzi, która od kilku lat wyznacza fundusz sołecki w ramach budżetu swojego, przepraszam, nie sołeckiego, osiedlowy czy dzielnicowy. Podziwiam pana zdolność do nadinterpretowania tego wszystkiego, co płynie z kierunku Krakowa. Ja naprawdę jestem
pełen wrażeń, panie Robercie Kazimierczak. Kazimierczak. W Krakowie peryferyjne części tego miasta ściśle związane z sołectwem. Specjalista od prawa samorządowego, profesor Kulesza, mówił, że musi być spełniony warunek. Właśnie ścisły związek z rolnictwem. Teraz może do pana radnego Banaszyńskiego. Wspomniał pan o Kaliszu. Bardzo się cieszę, że pan wspomniał o Kaliszu. Otóż ja w tej chwili mogę zaprezentować tylko 3 zdjęcia dotyczące Kalisza. Pozwoli pan, że troszeczkę zbliżę się do pana. Proszę łaskawie zobaczyć przy pomocy techniki Google, ogólnie dostępne. Proszę zobaczyć i spojrzeć na te tereny, które panu pokazuję. To jest widok z mojego zachodnią. Ja mam taki widok z okna mojego. Panie Robercie, bardzo pana proszę. Jedziemy ulicą zachodnią i to jest widok w kierunku na sołectwo Sulisławice. Nieużytki. Te 49 sołectw, o których państwo mówią, w żaden sposób nie są przystające do sytuacji w Jarocinie. Monolitu i skupiska osiedli. No. Dziękuję. 14 osób. Kto jest przeciwny? 4 osoby. Kto się wstrzymał? 2. Dziękuję.